numer 1 w Tarnowie Mościcach. Ze szkolnego. Karitas. Wszyscy razem. Co teraz? Dzień chorego się zbliża, dlatego chcemy jako szkolny chyba Caritas odwiedzić chorych, pobłogosławić zdrowia, życie i chciałbym, żebyśmy wyszły. Już od kilku lat Caritas Diecezji Tarnowskiej zrodził się pomysł, aby z okazji Dnia Chorego wolontariusze szkolnych u Caritas okazywali solidarność swoim rówieśnikom. I stąd właśnie kilka lat już dobrych odwiedzamy małych pacjentów w szpitalach naszej diecezji. Najpierw był to Tarnów i dzisiaj właśnie tutaj jesteśmy w Tarnowie, później Dębica, od niedawna również Nowy Sącz, aby w ten szczególny dzień chorego, być blisko szczególnych pacjentów, to znaczy tych małych dzieci, którzy szczególnie potrzebują obecności, ciepła i dobra. Mali pacjenci, myślę, prawda, że oni potrzebują uśmiechu. Potrzebują swoich rówieśników zobaczyć właśnie, którzy się cieszą, którzy tą radość jak gdyby im przekazują, emanują tą radością. To jest, myślę, dla nich ważne. I to, że oni są, prawda, że o nich pamiętają. I pobłogosławić również chcę, żeby te życzenia jeszcze bardziej się realizowały. Na ciebie. Proszę, przyjmijcie również prezenty drobne i śpiew. No, ale oczy. Są radosne. Niektóre lekko przestraszone, zdziwione, ale ogólnie rzecz biorąc jest to właśnie wielka radość tych małych dzieci, że ktoś o nich pamięta. Ale jesteśmy tu, żeby pomagać i dać im taką dobrą energię. No to ogólnie staramy się jak najwięcej pomagać i dawać drugiemu człowieku uśmiech, radość i żeby wiedział, że nie jest w tej ciężkiej sytuacji chorobie sam, tylko są jeszcze na świecie osoby, które myślą o tym drugim człowieku. Jaka siła jest, wciąż moc na dłoniach, jaką moc ma spojrzenie prosto w oczy, jak dobrze jest, gdy radość łączy ludzi każdy dzień i inaczej się to. W moim myśleniu, w moim doświadczeniu uważam, że Pan Bóg doprowadza do siebie człowieka różnymi drogami i czasem jest to droga cierpienia. I po tym zmaganiu, po tej kłótni czasem z Panem Bogiem, człowiek na tego Pana Boga się otwiera. Jednak temu człowiekowi trzeba powiedzieć prawdę, bo wiemy z Ewangelii, że poznacie prawdę, a prawda wyzwoli. Jeśli człowiek czasem nawet pozna najokrutniejszą prawdę dotyczącą ludzkiego życia, przemijania i śmierci, to jednak na tego Pana Boga się otwiera. Bo ja ten szpital nazywam tarnowską Golgotą, górą cierpienia. W tym szpitalu miesza się dramat ludzkiego odejścia i radość narodzin nowego życia. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Pan błogosławi. Skąd jesteście? Stardowa. Tam, to bliziutko tutaj. Tak jest. Która część? Krzyż. No to tak. Taki mały może święty być. Taki gruby, taki chudy może święty być. Taki ja i taki ty może święty być. Taki ja i taki ty może święty być. Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda. Amen.